10 października 2024 roku minie dokładnie 52 lata, jak jestem związany z AZS-em. Od WSWF-u w Krakowie, później Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, później życie mnie rzuciło na Rzeszowszczyznę, wróciłem w swoje strony do WSP Rzeszów i tam kolejny etap z AZS-em. Wcześniej WSP Rzeszów, a od 2001 roku Uniwersytet Rzeszowski. Jest to jakaś nutka taka, która ludzi wiąże ze sobą. I jak razem się spotykają, zaczynają od tego okresu studenckiego, to później, jeżeli przechodzą do pracy, jak w studiach WF-u, jak w centrach, różnych organizacjach, w klubach, to kontynuują to i zapraszają też ludzi do wspólnego działania. Dla mnie dzisiaj było to przemiła uroczystość, to naprawdę było coś wspaniałego, że dreszczyk emocji przy wręczaniu tego, bo nie spodziewałem się, że zostanie moja działalność w AZS-ie dostrzeżona i że dostąpię zaszczytu członka honorowego AZS. Także wielce dziękuję kapitule odznaczeń AZS, że mogłem takie coś. To jest dla mnie wielkie wyróżnienie, wielka godność. Także AZS jako 15-letnia organizacja, tak jak zaznaczył prezes profesor Alojzy Nowak, rektor, będzie coraz prężniejsza i coraz bardziej jeszcze aktywna na wszystkich frontach działalności swojej, sportowej, organizacyjnej i wszystkiej, która jest możliwa. Także cieszę się, że tym bardziej jeszcze, że w takich okolicznościach, w gronie tak wspaniałych osób, wyróżnionych, nie tylko członków honorowych, ale również złotymi znakami AZS-u, dzisiaj uhonorowanych, że to stało się w tej zacnej uczelni Uniwersytecie Warszawskim i że mogli żeśmy podczas 30. zjazdu jubileuszowego. Cóż więcej może być? Coś pięknego.